I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire. And that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Be free. I don't set the world on fire. Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Od zarania dziejów ludzkości, gdy nasi przodkowie odkryli zabójczą moc kamienia i kości, krew przelewano w imię wszystkiego. Od Boga, poprzez sprawiedliwość, aż po zwykły szaleńczy gniew. W roku 2077, po tysiącleciach konfliktów zbrojnych, destrukcyjna natura człowieka niemal doprowadziła do jego zagłady. Świat stoczył się w czeluść atomowego ognia i morderczych promieni. Ale wbrew przewidywaniom niektórych, nie był to koniec świata. Zamiast tego apokalipsa stała się jedynie prologiem kolejnego rozdziału historii ludzkości. Bo choć człowiekowi udało się zrujnować świat, to wojna... Wojna nigdy się nie zmienia. Na początku tysiące ludzi uratowało życie przed koszmarami atomowego Holokaustu, znajdując schronienie w ogromnych podziemnych schronach zwanych kryptami. Ale gdy je opuścili, powitało ich jedynie piekło pustkowi. Wszystkich oprócz mieszkańców krypty 101. Bo tego pamiętnego dnia, gdy z nieba spadł deszcz ognia, olbrzymie stalowe wrota krypty 101 zamknęły się, by już nigdy się nie otworzyć. Tu właśnie przyszło ci się urodzić. I tu przyjdzie ci umrzeć. Bo do krypty 101 nikt nigdy nie wchodzi. I nikt nigdy jej nie opuszcza. A kurwa, nie po oczach. Co jest? No dobra, poród. Zobaczmy, jesteś chłopcem czy dziewczynką? Pierwsze interaktywne menu. Wybierz płeć. To chłopiec? Chłopiec. Mamy syna, Katrin. Ślicznego, zdrowego chłopczyka. Silnego. Nawet pięknie jest to. Wspaniałą przyszłość, synku. Jestem tego pewien. Super.
Niech no na ciebie spojrzę. Cześć, jestem twoim tatusiem, mały. No siema. Będziesz potrzebować imienia, prawda? Raczej. Twoja mama i ja rozmawialiśmy o tym. Co powiesz na... No i tu tak wpisujemy imię swojej postaci. Niech będzie... Raj. No. Tak, to dobre imię, nie sądzisz? Pasuje no. Idealnie. Szczególnie, że ja sobie je wybrałem. Wygląda na to, że zakończyli projekcję genową. Zobaczymy, jak będziesz wyglądać, gdy dorośniesz. I tutaj jest po raz pierwszy. Możemy sobie swój wygląd podmieniać. No dużo tam zmieniać nie trzeba. Niech będzie coś w tym stylu. Fryzura. Taka jakaś. Niech będzie tak coś. Nie no gdzie. O. I finito. Tak. Wykapany tata. Fajnie. Widzisz, Katrin? Przestojniak. To duży świat, synu, pełen różnych ludzi. A co z tobą? Na kogo wyrośniesz? Na let's playera. Katrin? Katrin? Ona ma atak serca. Zacznijcie masaż. Zabierzcie stąd to dziecko. Szybko, szybko. Jeden, tysiąc, dwa, dwa tysiące. No dalej. Trzymaj się, Katrin. Trzymaj się, dobra? Ty i ja. No trzeba przyznać, początek jednak jest dosyć mroczny. Nie patrz na światło, bo to uszkodzisz. Znowu nie po oczach. Czasem się do tego przyzwyczaisz. I będziemy się tu czuli jak w domu. Chodź tu, synku. No dalej. Chodź do tatusia. Nie. Skruja. Jej. Dobra, idziemy. Uda ci się. Siedź tam. Dasz radę. Chodź do tatusia. A, nie da się przeskoczyć. Dobra, wbijamy. Tutaj. Czemu? No proszę, oby tak dalej. Tylko roczek, a już chodzisz jak zawodowiec. Super. Twoja mama byłaby z ciebie dumna. Słuchaj, brzdącu, wiem, że nie lubisz, jak tatuś cię zostawia, ale musisz zostać tu na minutkę. Zostań tu, a tatuś pobiegnie do biura. Nic ci nie będzie, mały. Zaraz wracam. Jej, piłka. Piłka, piłka, piłka. Dobra, otwieramy. Nic ciekawego raczej nie ma. Skaczę po łóżku. Children are the future. Książka specjal dla ciebie. Trochę drobne wyjaśnienie. Specjal jest to, są to punkty, które możemy sobie dawać, umiejętności, które są przydatne dla bohaterów RPG. Takie, można powiedzieć, punkty znaczące. S znaczy siła i silny jestem wielce. Mogę rzucać dalej i podnosić więcej. Weźmiemy. Jeden punkt. P jak percepcja, wciąż dźwięczy mi w uchu. Oznacza zmysły węchu, wzroku, dotyku i słuchu. Jeszcze jeden. E jak energia do zabaw, której u mnie dużo. Znów jestem wytrzymały. Dni mi się nie dłużą. Też jeden. Wytrzymałość. Głównie. C to jest charyzma. Wszyscy lubią mnie. W moim towarzystwie chcą spędzać całe dnie. Ja tam. J jak jasny umysł. I inteligencja. Starsi mówią na to, rozumą potencjał. Weźmiemy sobie punkt. A to akrobata za nieprzewspaniały. Cichy, szybki, zwinny. Oto jam jest cały. Nie. Ły jak łódź szczęścia i nikt nie zaprzeczy. Przytrafiają mi się same dobre rzeczy. Czyli szczęścia. Też do mnie jeden punkt. Przy okazji, no, będzie wszystko. Nie będziemy bawić się w tam jakieś dziwne budowy postaci. Taki standardowy. Dobra, co teraz? Ja nigdzie nie byłem. To nie ja. Piłka. Mały odpoczynek z ciebie, co? Uciekamy! Sam jestem sobie winien, że próbowałem cię zamykać. Chodź po meblach. Chcę ci coś pokazać. Idę, idę. Widzisz to? To ulubiony cytat twojej matki. To z Biblii. Apokalipsa 21:6.
Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zawsze to uwielbiała. Dobrze, chodźmy. Zobaczmy, czy twoja mała przyjaciółka Amata chce się bawić. Miu. A się kręci? Idę. Uciekamy. Cześć. Światło! No sporo ten czas leci szybko. Nie poczek! Za szybko zapaliłeś światło. Oślepiłeś dzieciaka. Wszystkiego najlepszego. Jej. To uwierzyć? On tak szybko rośnie. Wszystkiego najlepszego, kolego. Nie wierzę, że masz już 10 lat. Jestem z ciebie taki dumny. Gdyby tylko twoja mama... Nie muszę ci chyba przypominać, jaki to wyjątkowy dzień, prawda? Raczej nie. U nas w krypcie 101 wszyscy po ukończeniu 10 lat podejmują się pierwszych obowiązków mieszkańca krypty. Proszę bardzo. Jako nadzorca niniejszym wręczam ci twojego własnego Pip-Boya 3000. Przyzwyczaj się do niego. Jutro otrzymasz pierwsze poważne zadanie. Baw się dobrze. 10 lat kończy się tylko raz. No, no, masz pip bo... Wszystkiego najlepszego! Ale cię zaskoczyliśmy, co? No trochę. Twój tata bał się, że nas przejrzysz. Ale powiedziałam, żeby się nie martwił. Tak łatwo cię zmylić. I tutaj można powiedzieć, co jest pierwsze okno dialogowe, z którymi możemy porozumiewać się z różnymi postaciami. No zawsze mamy parę możliwości do wyboru. Czasami wszystkie dobre, czasami złe. Czasami takie i takie. Nie ma za co, ale szczerze to większość zrobił twój tata. Ja tylko pomagałam zrobić dekoracje i parę innych rzeczy. Założę się, że nie zgadniesz, co mam dla ciebie na urodziny. No, zgaduj. Ha, wiedziałam, że cię zaskoczę. Kto jest twoim ulubionym barbarzyńcą? Zgadza się, Grognak, numer 14 i to kompletny. Wiesz lub nie, ale znalazłam to w pudełku ze starociami ojca. Kto by pomyślał, że czytał komiksy? Chyba każdy miał kiedyś 10 lat. No. Cóż, pozwolę ci wrócić do gości. Pogadamy później, dobra? Wszystkiego najlepszego. Oja, szkoda, że nie mam jeszcze 10 lat. Pip-Boy 3000, którego przed chwilą otrzymaliśmy, jest czymś w stylu interaktywnego menu na całej postaci. Dzieli się na 3 większe sekcje i 5 podsekcji. Każda większa sekcja dzieli się na 5 podsekcji. W pierwszej, czyli cechy, mamy status, czyli ogólny status naszego ciała, czy jest uszkodzone, etc., etc., jaki poziom, ile punktów wytrzymałości, co itd., etc. Poziom napromieniowania oraz esketa, czyli kompletne, można powiedzieć, efekty. Specjał, który już pewnie widzieliście, czyli te punkty. Talenty, czyli takie mniejsze punkty, na dosyć sporą umiejętności. Profity, czyli ogólne buffy. Oraz ogólne, czyli statystyki. Sprzęt. Sprzęt, czyli to, co nosimy ze sobą. Czyli na razie mamy uzbrojenie, ubiór, chemia, czyli na przykład komiks, różne, czyli wszystkie śmiecie. Oraz amunicję. Dane. W danych mamy mapę okolicy, czyli i zaznaczone zadania. Mapa świata, też zaznaczone zadania. Zadania. Notatki. Oraz radio. No dobra. Spróbujmy wykonać jakieś questy. Jej, dziesięć kapelusze urodzinowe. Ciekawe, czy się da to założyć. Nie. Który to? Jeden z tych modeli 3000A? Ale miazga. Pewnie musisz. Mój to nie. Nie. Hej, wszystkiego najlepszego, frajerze. Dobrze się bawisz? 10 lat, no, no. Wydaje się, jakby twój tata przybył dopiero wczoraj. Ojej, ale ja gadam głupoty. Czekasz na swój prezent, co? No troszkę. No tak. A jaki dziesięciolatek nie lubi prezentów?
Uwierz lub nie, sama kiedyś miałam 10 lat. Mój Boże, krypta była wtedy pełna ludzi. Nie jak teraz, tak niewielu jest teraz młodych. Ale znowu ględzę, a ty grzecznie słuchasz. Proszę bardzo, oto słodka bułka, którą upiekłam dla ciebie dziś rano. Jest cała dla ciebie, nie musisz się dzisiaj dzielić. Nadzorca. Dzień dobry. Dobrze się bawisz? Dzieciaki. Dobrze się bawisz? Dobrze się bawisz? Jak ci się podoba twój Pip-Boy, synu? Dobrze pasuje i tak dalej? No, chyba dobrze. Owszem, cieszę się, że ci się podoba. Niektórzy myślą, że seria A jest zbyt prymitywna, ale zawsze wolałem ją ze względu na niezawodność. Nie ma za co. A, tak, prawie zapomniałem. Wszystkiego najlepszego. To niewiele, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. Utrzymanie tak, tego tajemnicy nie było proste. Co tam, jakieś kaplusze rodzinowe? Yeah. A teraz... Jestem głodny, a ten głupi robot rozwalił to. Jaka twarz. Daj mi tę słodką bułkę, którą dała ci staruszka Palmer. O tak? Zobaczymy. Teraz idź, na pewno wszyscy chcą porozmawiać z solenizantem. Szalenie z niego nie. O co w ogóle chodziło Baczowi? Nie mogę uwierzyć, że chciał się bić na twoich urodzinach. Co za dupek. Boże, co za bałwan. No cóż, można było założyć, że Bacz zrobi z siebie idiotę. Kapujesz? No bardzo śmieszne. Co ty wyprawiasz? Wszystko w porządku, synu? Nic ci nie zrobił, prawda? Nie. Mam propozycję. Makerz. Wszystkiego najlepszego. Jonas? O, jasne. Nie ma się o co martwić. Ja i Andy... Co teraz można zrobić? Jest jak nowa. Zaraz go wyślemy. Jeden tor. No nie ma. Kula. Hej, Jonas odezwał się przez interkom. Wspólnie przygotowaliśmy dla ciebie mały prezent. Jonas czeka na ciebie na dole, na poziomie reaktora. Wątpię, żeby ktoś miał ci za złe, jeśli wymkniesz się na parę minut. Się bawisz? Dobra, lecimy. Na poziom reaktora. Wszystkiego najlepszego, skarbie. Jejku, mam nadzieję, że nie przegapiłam przyjęcia. Pewnie. No, masz już 10 lat. Jeszcze pamiętam, jak pomagałam twojemu tacie cię przewijać. A teraz spójrz na siebie. Duży, dorosły 10-latek z własnym Pip-Boyem. Wiesz, co zrobiłam z tej specjalnej okazji? Napisałam wiersz. Specjalnie dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Ja też mam taką nadzieję. Oczywiście. No biegnij, skarbie, i baw się dobrze we własne urodziny. Dobra, ale lecimy na poziom reaktora. Którą to? W dół czy w górę? W dół. Migająca strzałka na kompasie wskazuje położenie celu. No dobra. Co ty tu robisz, młody człowieku? Myślałem, że dzieciom nie wolno schodzić na poziom reaktora. Pewnie, że masz. Pip-Boy i w ogóle. Poczekaj jeszcze minutkę. Zdaje się, że twój tato sam chce ci dać niespodziankę. Znowu mam czekać? No nie, no. Ale maszynerie to mają niezłe. Tylko zawory mnie podokręcane. Co powiesz na pewną niespodziankę? Nadzorca dał ci twojego Pip-Boya i jesteś już w odpowiednim wieku, żeby trochę popracować. Uznałem więc, że czas również i na to. Twoja własna wiatrówka jest trochę stara, ale powinna działać idealnie. Jonas ją tu znalazł. Była w dość kiepskim stanie. Znalezienie części potrzebnych, aby działała, zajęło nam dobre 3 miesiące. Wiesz, jak ciężko znaleźć taką małą sprężynę? Dobrze, że Butch zgubił swojego sprężynowca. Więc co o tym myślisz? Chcesz ją wypróbować? No. Spokojnie, to tylko wiatrówka. Ale to nie zabawka. Wypróbujmy ją. Jonas i ja znaleźliśmy dla ciebie niezłe miejsce. Chodź za mną. No dobra. Wrzucimy sobie szybki save. Tak na wszelki wypadek.
Lecimy. Tą drogą dosyć dziwna jest rzeczywistość Fallouta. Dziesięciolatkowie mają swoją broń? Własną? No nieźle. Reaktory, maszyny. Matko. Co o tym myślisz? Możesz tu przychodzić, żeby sobie postrzelać, kiedy tylko chcesz. Nie dałbym rady bez pomocy Jonasa, więc pamiętaj, żeby mu podziękować. No dobra. Zadanie. Traf z wiatrówki to wszystkie trzy cele. No to zakładamy wiatrówkę. Prawym przyciskiem myszy można sobie przybliżać. A lewym... Strzelamy! Yes. Yes. Bulldaj! Rodrakany! Wyślij go ze swojej wiatrówki? Po prostu wyceluj i strzel. Będzie dobrze. Pierwsza zmutowana. Nie, mrówka? Czy karal? Headshot. I dostaliśmy punkt doświadczenia. Dobra robota. O jednego Radrakana mniej. Zróbmy sobie razem zdjęcie. Uchwyćmy tę chwilę. No dobra. Ej, Jonas, zrób mi zdjęcie z wielkim łowcem. Mamy schowaną broń. O, widok TPS. Uśmiech. Sześć lat później. Nie, po oczach! Jestem alfa i omega. Początek i koniec. Z tego co widzę, jesteś zupełnie zdrowym 16-letnim chłopcem. W takim razie tak, musisz iść do klasy i zdać egzamin koza. Egzamin? Koza czeka. Kompleksowa ocena zdolności adaptacyjnych. Koza. Z nosa. Każdy w krypcie zdaje ten test w wieku 16 lat. Pomaga określić, jaką pracę wykonywać będziesz w krypcie 101, gdy dorośniesz. Skup się więc i próbuj nie zasnąć. No dobra. Wiesz, co mawia nadzorca? Rodzimy się w krypcie i umieramy w krypcie. Bardzo optymistycznie. Każdy testowany jest w celu określenia jego umiejętności, dzięki czemu będzie mógł pracować dla dobra wszystkich mieszkańców krypty. Brzmi znajomo? Ej, to nie moja decyzja. Takie są zasady. Masz 16 lat, więc w tym roku czeka cię koza. No, to nie takie straszne. Każdy musi... No to drobny lak. Uważaj na siebie, synu. A teraz idź już. I powodzenia. No to lecimy na egzamin koza. Co to jest? Figurka. Udało ci się znaleźć figurkę z limitowanej serii walt. Na podstawce znajduje się inskrypcja. Mądry człowiek wie, że bandaż ukrywa jedynie jego rany. Twoja znajomość medycyny zostaje na stale zwiększona o 10 punktów. No dobra, figurki są czymś w stylu takich ukrytych punktów, które pomagają nam w niektórych dziedzinach. Znaleźliśmy jedno na razie. Trzeba będzie później szukać reszty. Cześć. Tak, czego chcesz? Dzień dobry. Nie twój interes, gówniarzu. Spadaj, zanim ci się coś stanie. Jeśli zadrzesz z wężami tunelowymi, to się o to prosisz. Łapiesz? Retoryka. Tak, retoryka jest pewnym elementem gry, którym możemy przekonywać inne postacie do swoich racji za pomocą jakiegoś rzutu kostką na pewno. Jak to jest w mechanice gier RPG? No niestety teraz mam 50%, w późniejszych etapach gry jest to dużo mniejsze, jeżeli nie inwestujemy w retorykę. Czy warto? Nie wiem. Być może. Nie będę gadał z płotką jak ty. Spadaj! A ty kim jesteś? Jej chłopakiem? Ha! Gadaj tak dalej, chłoptasiu, a wyślemy cię z powrotem do tatusia z paroma złamanymi kośćmi do naprawy. Chyba sobie żartujesz. Chodźcie, węże tunelowe. Ta gnida prosi o kolejną lekcję. What the... Przestań! Co? Zostaw go w spokoju. No dalej! Przestańcie! Buto! Węże wymiatają. Nie mógł pójść na kompromis. Przestańcie walczyć! Krwawie! Chodźmy, węże tunelowe. Ta suczka nie jest warta naszego czasu.
Cokolwiek każesz, Butch. Ty jesteś tu szefem. Węże tunelowe rządzą. No to wbijamy na egzamin. No jesteś. No to zaczynamy kozę? Uwierz mi, to naprawdę nie takie złe, tylko coś, przez co każdy musi przejść. Na pewno, szczególnie, że to test wielokrotnego wyboru bez złych odpowiedzi. Zaczniemy, jak tylko wszyscy usiądą. Powodzenia. Siadamy na egzamin. W pierwszej ławce. Koza. Wciąż mnie dobija ta nazwa. Taka przyszłość, a projektory wciąż stare. No matka. Laboratorium? Czy to grzejnik? Skoro wszystkim udało się znaleźć klasę, możemy wreszcie zacząć. Nie rozmawiajcie. Nie zaglądajcie innym przez ramię. Jaki śmiech. Tak, mówię do pana, panie Deloria. Jasne, panie Brocz. Jeśli nikt nie ma żadnego mądrego komentarza, to zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Szalony naukowiec z krypty podbiega do ciebie i krzyczy. Umieszczę swój harmonizator kwantowy w twojej fotonowej komorze rezonacyjnej. Jak mu odpowiesz? No nieźle. Co to można wybrać? No dobra. Też. Bezpieczna funkcja, bezpieczna opcja. Pytanie drugie. Podczas twojego stażu w klinice przez drzwi wpada pacjent z dziwną infekcją stopy. Infekcja rozszerza się w niepokojącym tempie, ale lekarz wyszedł na chwilę. Co robisz? Wołam pomoc. Cóż tu zrobić? Pytanie trzecie. Znajdujesz małego chłopca zagubionego na dolnych poziomach krypty. Jest głodny i przestraszony, ale wydaje się być też w posiadaniu skradzionych rzeczy. Co robisz? Bądźmy dobrzy. Przytułujemy. Pytanie czwarte. Gratulacje. Dostałeś się do jednej z drużyn baseballowych krypty 101. Na jakiej chcesz grać pozycji? Jak to jakiej? Uderzającego. Pytanie piąte. Twoja babcia zaprasza cię na herbatę, ale zaskakuje cię, dając ci pistolet i nakazując zabić innego mieszkańca krypty. Hardkorowa babcia. Pytanie szóste. Stary pan Abernathy znowu zamknął się w swojej kwaterze i masz rozkaz wyciągnąć go stamtąd. Jak to zrobisz? Jak to jak? Odchodzisz, niech sobie stary grzyb tam gnije. Nie no, naprawdę to... Pytanie siódme. O nie! Zostałeś wystawiony na działanie promieniowania i z brzucha wyrosła ci zmutowana ręka. Jak należy postąpić? No, pewnie. Pytanie ósme. Inny mieszkaniec krypty 101 jest w posiadaniu pierwszego numeru komiksu o Grognaku Barbarzyńcy. Chcesz go dostać? Jaki jest najlepszy sposób, aby go zdobyć? Wymienić. Pytanie dziewiąte. Postanawiasz zrobić kawał swojemu ojcu. Wchodzisz do jego prywatnej ubikacji, gdy nikt nie patrzy i... Pytanie dziesiąte. Kto jest niezaprzeczalnie najważniejszą osobą w krypcie 101? Tym, kto chroni nas przed srogą, atomową pustynią i komu zawdzięczamy wszystko, co mamy, w tym nasze życie. Ciężkie pytanie. Tutaj się będę musiał na chwilę zastanowić. Dajcie mi chwilkę. Dobra, pal to licho. Odłóżcie ołówki i tyle. Oto niesławna koza. Na pewno większość z was poradziła sobie nieźle, a reszta w dziale remontowym zawsze są wolne miejsca pracy. Nie zapomnijcie oddać przed wyjściem swoich testów. Nie chcecie wiedzieć, co dzieje się z ludźmi, którzy obleją kozy. Na raczej resztę nie. Dnia macie wolne, żeby bawić się albo modlić, zależnie od sytuacji. No dobra,
Idziemy sprawdzić swoje wyniki. Witam. Mówią, że koza nigdy nie kłamie. Według tego będziesz nowym kapelanem krypty. Niech Bóg ma nas w opiece. Halleluja. Tak, cóż, dobrze jest widzieć taki młodzieńczy entuzjazm. Dobrze wiedzieć, że koza czasami daje prawidłowe wyniki. Wiesz, co mówią o małpach i maszynach do pisania? Cóż, cieszę się, że test ci dobrze poszedł. Mam nadzieję, że twoi koledzy będą choć w połowie tak zadowoleni z wyników. Oby. I właśnie przez test kozę możemy sobie wybrać 3 umiejętności, które chcemy rozwinąć najlepiej na początek. W tych umiejętnościach mamy handel, czyli wiadomo, im więcej zainwestujemy w handel, tym będziemy mieli więcej kasy. Broń ciężka, czyli wszelkie rodzaje bazuki, wyrzutnie rakiet, etc., etc. Broń energetyczna, to się trzeba. Pistolety, karabiny laserowe i plazmowe, materiały wybuchowe, to chyba wiadomo. Otwieranie zamków za pomocą wytrychami. Medycyna, którą już dostaliśmy 10 punktów. Broń biała, czyli że od zwykłej ołowowej rury po super młot. Naprawa, czyli takie naprawianie swoich strojów i broni. Nauki ścisłe, czyli włamywanie się do komputerów. Broń lekka, czyli zwykłe pukawki. Skradanie się, co się raczej mało przydaje. Retoryka, czyli ton, jak wpływamy na inne osoby, oraz walka wręcz. Ciężko jest tu coś wybrać dobrego. Tak. Chyba zostanę przy retoryce. Już nie wiem, czy nie otwieranie zamków by wziąć. To jest też ciekawe. Handel się przyda na pewno. Już przydałaby się też broń. Broń lekka. Może broń energetyczna. Albo retoryka. Niech będzie broń lekka. Gotowe. Spadaj mi z oczu. Już wychodzę. Proszę bardzo, pani No nieźle. Nie poczek! Obudź się! No dalej, obudź się! Już. No dalej! Musisz się obudzić! No, bo co? Musisz uciekać! Twój tata zniknął, a ludzie mojego ojca cię szukają. On opuścił kryptę. Nie wiem jak, ale nie ma go. A mój ojciec całkiem mu odbiło. Rany boskie. To Jonas. Oni go zabili. Ludzie mojego ojca wzięli go i... O mój Boże, musisz uciekać natychmiast. Tak, nie martw się o mnie. Przykro mi, że dowiadujesz się tego w taki sposób. Wiem, że Jonas był twoim przyjacielem. Ale musisz iść teraz. Ludzie mojego ojca mogą tu być w każdej chwili. Przykro mi, ale myślę, że musisz podążyć za swoim ojcem. Musisz uciec z krypty. Słuchaj, może to nie mój interes, ale czy tata nie powiedział ci, gdzie się wybiera? Nie. Och, przepraszam. Na pewno miał swoje powody. Może Jonas miał ci wszystko wyjaśnić. Ale to nie ma znaczenia. Mogę pomóc ci w ucieczce. Mam własny plan. To znaczy? Słuchaj, istnieje tajny tunel prowadzący bezpośrednio z biura mojego ojca do wyjścia. Musisz się włamać do komputera w jego biurze, żeby go otworzyć. Użyj tego, aby dostać się do biura. Ja tak zawsze robię. Zawsze. A, jeszcze jedno. Ukradłam ojcu pistolet. Mam nadzieję, że nie będzie ci potrzebny, ale lepiej weź go na wszelki wypadek. Dobrze, spróbuję spotkać się z tobą przy wyjściu. Uważaj na ochronę. Powodzenia. O matko. Spotkam się z tobą przy włazie, jeśli mi się uda. Dobra, jeżeli mamy tak wejść, no to trzeba przydałoby się jakieś mieć uzbrojenie. Kij, piłka, rękawica. Wiatrówka się przyda.
Medix i Sympaki, czyli HP, czyli takie HP, praktycznie HP poty. Zgodnie z duchem gier RPG. Jeszcze coś ciekawego jest? To się tylko uzbrójmy. Na razie w kij. Tu jest! Stój na tam! Co jest? Cholera! Kolejne karaluchy! Karaluchy! Wstręczne potworki! Zostaw mnie! No co, jest? Wyjesz? Ej, no to ja ci pomagam, a ty co? Dobra, masz! Zdradził nas wszystkich! Postaram się, żeby to bolało jak najmniej. Chyba nie mogę trafić. Wiem, że trochę brutalnie, ale... On mnie atakuje, to ja chyba jego też muszę. Dobra, weźmiemy mięso dla drakana. Trochę niesmaczne, ale co tam. Pałka policyjna. Mięso się trochę przyda. Nie, tu nie możemy przejść. Dobra, skradamy się. I tak nic to raczej nie da. Musisz mi pomóc. Moja mama jest tam uwięziona z radrakanami. Gadam ze ścianą? No daj, zobaczmy, czy uda się. Dobra, bądźmy dobrzy. Nie, nie mogę tam wrócić. Tam jest ciemno i tam są radrakany. Spróbujemy. O mój Boże, dziękuję. Nie wiedziałem, co robić. Jesteś super. Teraz. Dobra, lecę. Ale stop klatkę. Żyje pani? Udało się! Mojej mamie nic nie będzie! Jestem teraz twoim najlepszym przyjacielem! Hej, wiem, cieszę się. To niewiele, ale chcę ci dać swoją kurtkę węża tunelowego. No dalej, weź ją. Fajnie, dostaliśmy kurtkę. No i mam darmowe mięso z radrakana. Może się potem gdzieś to upiecza. Wódka! Druga wódka. Czy da się? Mówi nadzorca. Mieszkańcom łołówek. Dobra. Skąd te stwory się wzięły? Lecimy dalej. Potrzebuję kolejnego drinka. Dobra. Może tutaj może pominiemy trochę. Lecimy dalej. To wszystko. Radrakany, łonie. Skąd te gówna się biorą? Ojej, babu nie tutaj to zabili. Skąd te gówna wszystkie się biorą? Nie rozumiem. Tutaj? Nie no, zamknięte wszystko. No to lecimy na górę, do Atrium. Masz szczęście, że to ja cię znalazłem. Inni nie byliby tacy wspaniałomyślni. Nie wiem, co knujesz i nie chcę wiedzieć. Po prostu zmiataj stąd, a ja udam, że cię nie widziałem. Wielka szkoda, że do tego doszło. Nie wierzę, co zrobili Jonasowi. Oficer Mac po prostu nie panował nad sobą. Ale z ciebie jest dobry dzieciak. Nie zasługujesz na to. Idź poszukać swojego taty, jeśli zdołasz. Dobra, idziemy. Łata! Andy! Tylko mnie nie podpal. Dobra, ja lepiej go uminę. Przechodzimy dalej. Musimy wracać do kwater mieszkalnych. Nie widzisz, że to nasza jedyna szansa? Wydostaniemy się stąd, tak? To ja. Tom nie chciał mnie słuchać. Wiesz, jak to bywa. Ojej. Znowu zabili kogoś? Oni mają pistolety, to też może coś trzeba by zrobić. Jezus Maria.
Wac, do dzieła. A mam cela też. Ała. O matko, radrakany. No trochę do dziwny. Jest dziwnie. Radrakany go zabiły. To nie ja. Ale na radrakany nie będziemy marnować amunicji. Nie wiem, przecież nie będziemy przeszukiwać ciała. To są jednak ludzie skrypty. Ktoś szafę zostawił. Może jeszcze coś ciekawe. Dobra, walczymy z radrakanami. Ale one są papierowe. Jest tu coś? Ktoś? Ty, to twoja wina. Twoja i twojego głupiego ojca. Musiał iść na... A spier... Precz ode mnie! No. Wiedziałem, że wyjdziesz prędzej czy... Kolejny. Szaberchrony Hamon. Walcz. Tak, można nawet komuś wytrącić broń z ręki, jeśli się uda. Radrakan go zabije. Znowu. A jeszcze radrakany okrutne. Super klej. Nam tylko, gdzie możemy znaleźć twojego przyjaciela. To mój przyjaciel. Martwiłam się o niego. Co on właściwie ma z tym wszystkim wspólnego? Pewnie nic. Dlatego musisz mi powiedzieć, gdzie jest, żebym mógł z nim porozmawiać. I znowu. Nauczę cię manier. Przestańcie! Na razie wystarczy. Amato, proszę, nie bądź uparty. Ja uciekam. Bo nic z niej nie zrobią, prawda? Biurko. O, pieniądze przedwojenne. Przydadzą się. Ludzie, drzwi tu, a drzwi? Szklanka. Już dopiero nadzorcy. Tak. Przyda się. No i proszę. To co tutaj teraz trzeba zrobić? O, hasło do terminala jeszcze. Co tu ciekawego jest? Aha. Logowanie. No i proszę. Otwieramy tunel. Zniszczmy mu komputer! Fajnie. Fajne ukrycie. A teraz uciekamy. Jest, radrakan. A ten skąd tu się wziął? Dobra, lecimy. Co to jest ciekawego?
Pan kontrolny władz krypt. Wychodzimy. Kim on? Kto to mówi? Amata żyje! O mój Boże. Trudne to nie było. Nie myślałam, że przeżyję. Mój ojciec, on... Oficer Mac... Nic im nie powiedziałam, przysięgam! Kiedy odezwały się syreny ostrzegawcze, wszyscy uciekli. Zapewne byłeś to ty. Widzę, że udało ci się otworzyć właz. Świetnie! Masz rację. W porównaniu z Jonasem jestem okazem zdrowia, parę siniaków, nic więcej. Nie ma na co narzekać. Wygląda na to, że ty też jesteś w jednym kawałku. No dalej, drzwi są otwarte, czas iść. A ja zostanę tutaj, żeby posprzątać bałagan, jakiego narobiliście ty i twój tata. Nie martw się, na pewno jakoś pogodzę się ze swoim ojcem. W końcu to właśnie wszyscy tu robimy, prawda? Uśmiechamy się i udajemy, że wszystko jest w porządku. Dobra, lecimy. Nie bijta mnie. No chodźcie. Wiedziałem, że wyjdziesz prędzej czy później. Jeszcze nie oszalałem, żeby tam wychodzić. Czyli, że oni nie pójdą tutaj. No to idziemy. Idziemy, zobaczymy, jaki jest świat poza kryptą. Zanim na zawsze opuścisz kryptę, może życzę zmienić coś w swojej postaci. Nie, chyba nie będzie mi zmieniać, prawda? Gotowe, opuszczamy kryptę 101. Uciekliśmy z krypty. Niepoczak! O mój Boże. To tak wygląda Ameryka? Czy tu praktycznie nic nie ma? Level dostaliśmy? I tam na poziomie drugim jest! Osiągnęliśmy poziom! Co by tutaj dać sobie punkty? To jeszcze 4 punkty do rozdysponowania na jakieś bronie. Bo dobra, mam jakieś ścisłe i potwieranie zamku. I jeszcze tak zwane perki, które możemy dawać sobie. Nie wiem, czy to perki konkretnie, czy cały to jest. No, coś w stylu takich dodatkowych. Intensywny trening, czyli dodatkowy punkt specjał. To też nie. Mała liga. Pojęty uczeń. Czyli, że 10% więcej ekspa. Dodatkowe 5 nauk do nauk ścisłych. Znawca spróbów. Złodziej. Może to. Nie wiem. Dobra tam. Byle co. No i skoro wyszliśmy z krypty, to niestety będzie to koniec pierwszego odcinka. Wygrajmy w... Znaczy Let's Play Fallout 3. Mam nadzieję, że następne odcinki będą już trochę krótsze.